Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dwa zdania na temat w ogóle infrastruktury, ponieważ w agendzie tego spotkania zauważyłem takie gdyby dość intrygujące, interesujące pytanie, czy infrastruktura, czy w ogóle firmy energetyczne, infrastrukturalne powinny należeć do państwa, jaki to ma wpływ na gospodarkę, a które powinny być prywatne. Generalnie ja osobiście, bo tu każdy z nas oprócz tego reprezentuje firmę, czy reprezentuje jakąś agencję, to również reprezentuje jakieś swoje własne poglądy. Moje poglądy są oczywiście bardzo takie, powiedzmy, rynkowe i liberalne. I jestem przekonany, że gospodarka, która jest prywatna, jest bardziej efektywna, wydajna i bardziej konkurencyjna. Tak pokazują doświadczenia na świecie. Niemniej jestem gorącym zwolennikiem, by infrastruktura pozostała w rękach państwa, dlatego że ta infrastruktura może być ważnym stymulatorem, ważnym impulsem, jeśli chodzi o rozwój gospodarki. I wtedy nawet, kiedy pewne projekty nie mają swojego takiego w pełni uzasadnionego przekonania biznesowego, żeby były realizowane, to ciągle funkcjonuje coś takiego jak dozwolona pomoc publiczna, która może wpłynąć na to, że niektóre z nich mają swój sens taki gospodarczy, szerzej rozumiany, w większym kontekście i powodują, że pewne regiony w danym kraju czy pewne regiony w Europie mogą się lepiej rozwijać. Doświadczenia, które są w tej chwili w Europie z firmami infrastrukturalnymi, tutaj oczywiście będę się koncentrował jako case study na rynku gazu, są jednak takie, że tam, gdzie one zostały sprywatyzowane, o te decyzje jest trudniej. W związku z tym ten model, który u nas jest, jeśli chodzi o sieci przesyłowe energetyczne czy gazowe, według mnie jest zupełnie taki profesjonalny, poprawny, bo to państwo powinno kreować pewne zachowania w gospodarce. Zanim jeszcze przejdę do tej kwestii tego rozwoju, to może jeszcze kilka takich fajnych rzeczy, o których warto wiedzieć, bo też staram się, ponieważ te spotkania dotyczące energetyki gazu odbywają się wielokrotnie w ciągu ostatnich lat i mam wrażenie, że czasem Państwo jesteście na podobnym spotkaniu któryś raz i w gazie, czy w ogóle w inwestycjach infrastrukturalnych, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie wszystko dzieje się tak szybko, to są jednak procesy, które trwają latami. To warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które mają również wpływ taki bardziej makroekonomiczny. Mianowicie podam jako przykład, że my w tej chwili na naszych inwestycjach zatrudniamy około 2000 ludzi w ramach bezpośredniego zatrudnienia. A szacujemy, że razem z firmami produkującymi różnego rodzaju urządzenia, rury, rysującymi i tak dalej, może być to kilka tysięcy, może nawet jakieś 6 tysięcy ludzi, którzy mają pracę dzięki temu, że te inwestycje są realizowane. W związku z tym można powiedzieć, że inwestycje infrastrukturalne w szczególności mają ogromny wpływ na to, w jakim kierunku zmierza gospodarka, ponieważ po pierwsze redukują bezrobocie, tworząc nowe miejsca pracy, po drugie w sposób naturalny kreują popyt wewnętrzny, bo ci ludzie po prostu kupują. I to w oczywisty sposób wpływa na poziom PKB, czyli inaczej mówiąc poprawia nasze nastroje, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Dlatego nie wolno o tym pamiętać, nie wolno o tym zapominać, należy o tym pamiętać i wszystko to, co jest związane z rozwojem infrastruktury, powinno być przez państwo otoczone według mnie szczególną troską, a ta troska nie powinna polegać na tym, że państwo prawie może daje pieniądze, ale wszystkim na to, że państwo tworzy pewne szanse na rozwój, szanse prawne, szanse regulacyjne, szanse ustawowe, które pozwalają te inwestycje prowadzić w sposób sprawny. Wracając do jak gdyby głównego wątku, należy przede wszystkim powiedzieć, że rozwój infrastruktury to nie tylko interkonektory, nie tylko połączenia transgraniczne, ale być może przede wszystkim rozwój rynku wewnętrznego, jeśli chodzi o infrastrukturę. Znowu będę dotykał przede wszystkim tematów gazowych, ale przez wiele lat mieliśmy tutaj ogromne zaniedbania, jeśli chodzi o rozwój. No nie chcę używać jakichś skrajnych cyfr, ale one są po prostu bezlitosne. W ciągu 10 lat budowaliśmy w Polsce kilkadziesiąt kilometrów nowej infrastruktury gazowej, biorąc pod uwagę tam powiedzmy ostatnie 15 lat. W związku z tym, co w tej chwili robimy, to jest swego rodzaju rewolucja. Rewolucja, która w sposób jednoznaczny przekłada się na wzrost konkurencyjności, na to bezpieczeństwo, o którym mówiliśmy. Bezpieczeństwo, tak jak pani redaktor powiedziała, po pierwsze dostawy w określonym czasie, w określonych ilościach, to dywersyfikacja, ale to również proszę pamiętać w kontekście nieco szerszym konkurencyjność gospodarki. Otóż firmy, które konkurują na rynku globalnym, na rynku europejskim, które zużywają gaz jako albo nośnik energii, albo jako surowiec do produkcji,
no, będą mogły szanse konkurować wtedy, kiedy ta cena będzie racjonalna, kiedy ta cena będzie porównywalna. I mówię, że ona musi być skrajnie niska, nawet w stosunku do jakiegoś nośnika alternatywnego, bo to jest kwestia wyboru, ale przedsiębiorstwa, które produkują chemię na przykład, muszą mieć takie same warunki, jak są w Europie. I do tej pory tego nie było. Nie było z oczywistych powodów. Ostatnio czytałem jakiś artykuł na temat, że stawianie tezy, że infrastruktura nie jest konieczna, albo że to jest jakiś mit, że infrastruktura jest warunkiem konkurencyjności. No nie chcę tego w jakiś sposób złośliwie komentować, natomiast to jest po prostu oczywiście pełna bzdura, dlatego że to, że przez wiele lat nie mogliśmy dostosować naszych warunków handlowych z partnerem do warunków europejskich, to nie wynikało z faktu, że ktoś nas nie lubi, czy że mamy jakieś fobie, tylko dlatego, że nie mieliśmy po prostu innej alternatywy. Przypomnę, że do roku 2011 Polska mogła kupić tylko 9% gazu z innego kierunku niż kierunek wschodni. W związku z tym, jeśli się ma taką alternatywę, to można powiedzieć, że nie ma się żadnej. W związku z tym akceptujemy warunki takie, jakie są. W tym roku to, co było już tutaj wymienione, możemy powiedzieć, że mamy połowę niezależności energetycznej. W związku z tym w tych naszych warunkach, jeśli chodzi o punkt odniesienia, wykonaliśmy, no można powiedzieć, krok kosmiczny, dlatego że w ciągu 2-3 lat doprowadziliśmy możliwości importowe gazu do Polski do poziomu prawie 50%. Ja nie mówię, że one są w praktyce realizowane, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że w Polsce naszych dostawców obowiązują kontrakty długoterminowe, które zostały zawarte wiele lat temu i one będą. Ja mówię tutaj nie o stanie faktycznym, jaki jest realizowany, o fakcie pewnych możliwości, które są. I te możliwości oczywiście będą się zwiększały. Ja myślę, że już w roku 2015 będzie można powiedzieć, że będziemy mogli kupić praktycznie dowolną ilość gazu na świecie z innego kierunku niż wschodni. Co nie chciałem przez to też powiedzieć, proszę mnie dobrze zrozumieć, że nie mamy kupować ze wschodu. Pewnie go będziemy zawsze kupować ze wschodu w dużych ilościach. Natomiast rzecz polega na tym, żebyśmy kupowali po takiej cenie, jak kupują inni. A będziemy kupować na pewno po takiej cenie, jak będą inni, bo będzie gaz normalnym obrotem, przedmiotem obrotu giełdowego i te ceny siłą rzeczy oczywiście w dłuższym okresie czasu doprowadzą, będą doprowadzone do takiego standardu, że gaz będzie tyle samo kosztował we Francji, jak i w Polsce. Oczywiście to wymaga czasu i pewnej cierpliwości i konsekwencji w tym, co robimy. Inaczej mówiąc, jesteśmy na dobrej drodze, aczkolwiek to nie jest jeszcze pełnia szczęścia, to mamy tego świadomość, mamy wiele rzeczy do zrobienia. W tym roku zakończymy, jak na nasz kraj, czy na czasowe szczególnie porównywania, gigantyczny program infrastrukturalny polegający na zakończeniu 1200 km nowoczesnej infrastruktury gazowej. Ci, którzy tam w gazie trochę wiedzą, to są to jest infrastruktura o średnicach 700-800 mm. W związku z tym dla porównania, żeby Państwu to jak gdyby wyobrazić, taką rurą 700 mm w ciągu roku można przetransportować 5 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli 1/3 naszej konsumpcji. Jeśli taką się stworzymy, to ona będzie po pierwsze elastyczna, niezawodna, a po drugie będzie, o czym chciałem też, żebyśmy pamiętali, będzie tworzyć pewną infrastrukturę europejską. Dlatego, że Europa dla nas to nie są tylko środki unijne, ale to jest ogromne wyzwanie cywilizacyjne, które pozwoli nam zupełnie inaczej polaryzować się czy zachowywać w przyszłości. To, co mieliśmy do tej pory, to była taka chciana czy niechciana jednak zależność od tego, że pojawiały się te kryzysy albo pojawiały się konkretne terminy na podpisanie kontraktów. Te kontrakty podpisywaliśmy i one znowu miały długoterminowy charakter. Jedni mówili, że to fajnie, bo mamy stabilne dostawy, a inni mówili, że nie fajnie, bo z tego samego kierunku co zwykle, więc nie jest fajnie, bo nie lubimy akurat wschodu, a lubimy zachód. Tutaj nic nie ma, jeśli chodzi o tego typu kryteria, to nie ma nic bardziej błędnego. Kryterium jest podstawowe, albo kupujemy tanio, albo kupujemy drogo, albo kupujemy bezpiecznie z dowolnego miejsca, albo kupujemy z innego miejsca, dlatego że to musimy. I tak do tego musimy podejść. Wracając do tej Europy, to jest bardzo ważne, żebyśmy popatrzyli na to z perspektywy całego obrazka, całej mozaiki, że będąc w tym miejscu w Europie, na tej infrastrukturze możemy również docelowo bardzo fajnie zarabiać. Nie chcę tutaj gdyby Państwa wprowadzać ten nudny temat gazowy, bo gaz, tak jak kiedyś tam powiedziałem, nie jest jakimś sexy tematem, bo tą górę zakopi się w ziemi i nie widać, jak się buduje, powiedzmy, lotnisko czy nową drogę, to wszyscy się cieszą, a tutaj jest coś takiego, co może nie jest tak spektakularne. Ale te inwestycje, które w tej chwili kończymy, zupełnie zmieniają również mapę Polski. Ponieważ inwestycje są głównie w części północno-zachodniej, gdzie mieliśmy po prostu bardzo słabą infrastrukturę gazową, albo w ogóle jej nie mieliśmy, na przykład jeśli chodzi o taki, powiedzmy, kierunek Szczecin-Gdańsk.
Terminal LNG, który będzie oddany, mam nadzieję, w przyszłym roku, jeśli nie to w roku 2015, to też jest inwestycja, która co do zasady, po pierwsze trzeba zauważyć, bo nieraz się pojawiają tego typu również spostrzeżenia, bo że spóźniony, albo niespóźniony, albo czy pan jest zagrożony, czy pan się czuje niezagrożony. Trzeba to zobaczyć też trochę z pewną wyobraźnią, że on wreszcie będzie, co jest podstawową wartością. Przez dziesięciolecia, albo przynajmniej przez 10 ostatnich lat, od 2000 roku, jakoś brakowało odwagi, żeby w ogóle podjąć decyzję żeby budować terminal, więc czy on będzie pół roku później, czy pół roku wcześniej, dla bezpieczeństwa energetycznego nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że on będzie i zapewni nam dostęp do rynku globalnego. Czyli nie będziemy się zastanawiać, czy w Stanach jest tanio, czy drogo. Jak będzie tanio, to kupimy, jak nie, to nie. I też bym jak gdyby przestrzegał przed takim myśleniem, że terminal będzie jedynym głównym źródłem dostaw gazu do Polski, będzie wykorzystany w 100%. Ponieważ na pewno tak będzie, że musimy zadbać o to przede wszystkim, żeby on dla Europy, żeby na tym zarabiać. W związku z tym, kończąc jak gdyby to przydługie wystąpienie, pewnie bym jeszcze długo o tym mówił, chciałem powiedzieć, że podstawowym wyzwaniem w tej chwili dla spółki, dla, w jakimś sensie również dla państwa, bo energetyka jest jakimś wyzwaniem powiedzmy krajowym czy państwowym, jest zakończenie tych inwestycji. Zakończenie jest szczególnie w kontekście w tej chwili albo projektowanych, albo w znacznej części, albo w znacznej części takich, które chcemy zrealizować, bo wprowadzeniu kilku poprawek do specustawy, tak zwanego korytarza północ-południe. To jest dla tych, którzy wiedzą, jak wygląda mniej więcej mapa gazu, to wygląda to w ten sposób, że chcemy wybudować gazociąg z okolica z Lwówka, a więc rejon Wielkopolski, przez Dolny Śląsk, Górny Śląsk, w kierunku granicy z Ukrainą i połączeniem ze Słowacją i Czechami. To stworzy nam możliwość pełnej integracji rynku, zarabiania na infrastrukturze, która zostanie wybudowana, bo posiadanie aktywów tylko samych w sobie i cieszenie się tym, że będziemy mieć swój terminal, jest z punktu widzenia biznesowego czy ekonomicznego też pewnego rodzaju porażką. To trzeba stworzyć pewne aktywa po to, żeby na nich zarabiać, i taki jest nasz cel. I ostatnia rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć, szczególnie dla osób, które mają wątpliwości, to się opłaca. Otóż nie ma żadnych wątpliwości, to się opłaca. Dlatego, że już kilka razy o tym mówiłem, ale to wydaje mi się, że trzeba ciągle przy różnego rodzaju okazjach powtarzać, że podstawową ceną, podstawowym kosztem, który kreuje cenę, jest cena surowca. Cena przesyłu gazu, niezależnie od tego, ile tych rur jeszcze dołożymy, stanowi minimalną część. To jest, tak jak mówiłem wielokrotnie, 6, 7, 8, 9% w porywach, w zależności od typu odbiorcy. W związku z tym to jest mały element. Jeśli nawet te koszty zwiększymy o 20-30%, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli obniżymy cenę o 20%, to idzie nam to w miliardy złotych. W związku z tym nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy w zakresie przynajmniej tej infrastruktury, za którą odpowiada spółka, która ma przyjemność kierować, przeinwestowali i spowodowali tym jakikolwiek wzrost dla odbiorców, wręcz przeciwnie. Każda inwestycja w infrastrukturę gazową, przynajmniej do pewnego poziomu i do tego, kiedy planujemy do roku 2018, nie tylko, że nie będzie powodowała wzrostu ceny, ale będzie systematycznie prowadziła do obniżenia ceny dla ostatecznego odbiorcy. Po pierwsze ze względu po pierwsze na konkurencję, bez względu na ilość, większą ilość wolumenu przesyłanego gazu, C ze względu na możliwość wykorzystania infrastruktury w ramach całej Europy, i o tym musimy po prostu pamiętać. Nasze szacunki są takie, że jeśli zakończymy te projekty szczęśliwie, te, o których mówię, więc nie tylko te, które w tej chwili są, bo one są na ukończeniu, co też jeszcze z perspektywy przyznacie państwo, ci, którzy chodzą na te konferencje, że jeszcze 4 lata temu, to gdybym powiedział, że wybudujemy w ciągu 3 lat 1200 km gazociągu, to by pomyśleli, że po prostu wczoraj miałem niezłą naprawdę imprezę i dzisiaj musi mnie bardzo boleć głowa, bo rzeczywiście nie bardzo wiem, o czym mówię, ale to jest fakt, pomimo wielu trudności z różnymi rzeczami, z gruntami, wykonawcami i tak dalej, i tak dalej. Jednak to te projekty będą zakończone. Ale przede wszystkim musimy o tym myśleć, żeby zakończyć te projekty dalej. I szacuję, że w roku 2018, 19, może 20 możemy na naszej infrastrukturze spokojnie zarabiać i udział, ja szacuję, że udział przychodów z transportu gazu na południe Europy, w odwrotnym kierunku, na Ukrainę, gdzie rozpoczęliśmy transport w ubiegłym roku, powinien sięgnąć około 30-40% przychodów spółki Gaz-System, że nie powinniśmy go zarabiać na transporcie wewnątrz kraju, ale przede wszystkim na pełnej integracji z Europą. To jest ogromna szansa, której nie wolno w tej chwili zmarnować, bo w przeciwnym wypadku będziemy tylko fajne dyskusje na panelach, tak jak to było wiele, wiele lat temu. Bo wszyscy się spotykali, opowiadali o planach, dalej było za tym nic.
Więc teraz jest ważne. Panie profesorze, ale już wiemy, że pan te 1200 zbudował. Naprawdę, kilometrów. Zapędziłem. Pan prezes cały czas tak, taką naprawdę autoreklamę robi swojej firmy i ja rozumiem wszystko. Już się wycofuję, ja rozumiem, dziękuję. Ja rozumiem naprawdę, ale musimy jeszcze oddać głos innym osobom.